kolejny poradnik z urządzania wnętrz w Minecrafcie. Tym razem zajmiemy się salonem. A że salon jest dość, jakby powiedzieć, rozległym tematem, zajmiemy się tylko kanapami i fotelami. Zaczynajmy. A więc tak, mamy tu już przygotowane pomieszczenie. To powiem wam do czego. Ups! To jest obniżona podłoga, którą czasem się stosuje w nowoczesnych domach. Zaraz to dojdziemy dalej. Na początek tradycyjna kanapa. Najlepiej na 3 miejsca. Tak wygląda tradycyjna kanapa, którą umieszcza się najczęściej. Ale dodając do niej, powiedzmy, te półpłatki, sprawia wrażenie bardziej nie tyle sofy, co kanapy, właśnie takie kanapy, troszeczkę wersalki czy tapczanu mniej więcej. Dodatkowo możemy znaleźć może półpłytki kwarcowe, jak mi się uda. A jest. I zamiast tego zrobić w ten sposób. To już jest taka dość dość nowoczesna kanapa. Mnie ona nie odpowiada, ponieważ jest zbyt dziwna, ale warto rozważyć taką propozycję, że ktoś ma niewielki pokój do urządzenia, a dom jest na przykład duży i ma wiele pokoi, to wtedy warto taką kanapę dać, bo ona jest optymalnie większa. No dobrze, ale wróćmy do standardowej kanapy. Standardowej powiedziałam. O. Więc taka kanapa wygląda znacznie lepiej. Jest jeszcze jedna kanapa, która jest bardzo modernistyczna. Dość często używana, choć na niektórych serwerach widzę, jest zbyt przekombinowana. Widziałam, jak ktoś zrobił kanapę, która wyglądała. Czekajcie, może byś uda. Widziałam na niektórych serwerach taką kanapę. To nie jest kanapa. To jest co najwyżej śpiwór. Ale nie kanapa. Jeżeli ktoś chce zrobić kanapę z płatków śniegu, może urządzić go w taki sposób. Na przykład sorki za w tle pies mi się przeciągała, mam podłogę z paneli. Na przykład taka nowoczesna lub również oryginalnie najbardziej popularna. Można też usunąć te całe jakby bloki śniegu. Kto ci kazał tu się postawić? I tutaj dać takie nie do końca pełne. Nie lubię sobie tych kolendarnych tych płatków. Okej, niestety jeden ruch się wszystko pierniczy. Z płatków jest fajnie zrobić, bo można modulować różne ciekawe formy i sposoby, na przykład coś takiego. Nie jest ładne? Nadając im bardziej nowoczesny wygląd, można właśnie coś takiego zrobić. No, i tu. Jest taki bardziej nowoczesny, prawda? Chociaż jak widzieliście, najbardziej mi się podoba ten. Niestety, ups, sorki. Niestety, jeżeli chodzi o kanapy z płatków śniegu, jest taki problem, iż nie można umieszczać światła w pobliżu takiej kanapy, bo się rozpłynie, roztopi. Warto umieścić przynajmniej 4 klatki
od kanapy. No i wracamy do dziurki, jak niektórzy mówią. Taka dziura jest fajna, to jest taki obniżony podłoga. Większość podłóg w nowoczesnych domach jest obniżona o pół płytkę, dzięki temu można robić lepsze struktury kanap, na przykład taki, czyli taki jak tu, tylko jakby zamienne, ale możemy dać jej tylko oldschoolowy wygląd. Czyż nie jest ciekawie? Oczywiście róbcie takie dziury wokół tej kanapy, bo to musi być taka dziura, że tak się zdarza, na cały salon, prawda? Mój przyjaciel powiedział mi, okej, zrobisz ładny poradnik, wszystko jest okej. Tylko jest jeden problem. Widzimy suche jakby pomysły. Korzyść z wykorzystaniem ich, dlatego na koniec dam wam fotki z udziałem tychże kanap. Chyba. W sumie, jeśli chodzi o same kanapy, jest ich dziesiątki. Różne pomysły, już widziałam takie kanapy odjechane, że masakra. Ale to są najbardziej popularne, najbardziej częściej używane. Jeśli chodzi o kanapy z śniegu, to można po prostu pobudzić fantazję i robić to, co się chce. Jeśli chodzi o fotel, bo pewnie się zastanawiacie nad fotelami, to jest to samo, dokładnie to samo, tylko na przykład mniejsze. Już to nie będę na tym nie będę pokazać, bo na nie ma gdzie. Ale fotele mogą być jakie tam sobie chcecie. O, poszło mi nawet jak tu. No, różnie było. To trochę krótki poradnik, bo nagrywam go o 5 nad ranem. Przez to nie mogę głośno mówić, żeby nie pobudzić domowników. Dobra, dam foty, żeby pokazać wam takie kanapy w pełnym jakby umundurowaniu. No i na razie, pa!